dzień organizacyjny, dzisiaj nigdzie nie jedziemy. Załadunek nie było 10, a wzywałem się na załadunek o 13. No jesteśmy wypoczęci, w końcu. Owsianko, kaszę mannę z budyniem. Do tego domowe jagódki. Przytaczając cytat z bardzo znanego serialu She's my queen. Do tego korniszony pikantny z chili taki. Moja smacznego kanapeczka z wege smalczykiem i z ogóreczkiem kiszonym i smak. No cóż, błąd po raz kolejny się wyświetlił. Dostaliśmy papiery i wjechaliśmy, ale co z tego, jak stoimy w drugiej kolejce? Drugiego rozładunku nie zdążymy zrobić, ale ważne, że to mamy rozładowane bez przegięcia tacho. Ja po kąpieli, ja tutaj tworzę obiadek na następne dni. O, i tak. Ale coś oni zbytnio nie są przekonani, że my mamy ten rozładunek dzisiaj. Prawnie, pomyślnie i szybko przede wszystkim, prawda? Piątą! Mamy piątą! Oj, kurde, blade. Jak ja mam z wami rozmawiać, jak wy mnie nie widzicie? Tylko z tyłu światełko, poczekajcie. Muszę wymacać. Wymacałam. O Boże! Zaskoczenia. I mamy 2 godziny, idziemy jeszcze spać. Także ja korzystam z okazji, mówię wam dobranoc i widzimy się za 2 godziny. Nie jestem pewna, czy dojedziemy do Palmeli, ale to moim zdaniem nic nie szkodzi, bo po drodze jest wiele innych rzeczy, które moglibyśmy zobaczyć. Na przykład Caceres. Nie mamy miejsca już tam, jest wepchane to na siłę. A oni jeszcze tu chcą dokoptować jakąś paletę. O, idzie Damian. Sami kurwa nie wiedzą, co mam było. Jak? Państwo, 3:20, pauza dobiega końca, ja ruszam jako pierwszy. Takie tam jeszcze tylko 3000 km ponad do celu. Ile? Ej, Jezu, 3000, też gadam. Dziękuję. 2300 km ponad do celu. No, wczorajśmy stanęli tutaj na Autohofie, to już żeśmy wam mówili, że walka się odbyła o ostatnie miejsce, wykąpaliśmy się i poszliśmy spać. No, a teraz zaraz po pauzie ruszamy. No i także, tak to wygląda. A skoro ja jadę pierwszy, 4 godziny jazdy prawie przede mną, ponad, więc nie będę Andzi budził, a na pewno przez 4 godziny zgłodnieje, nie będę jej ściągał z wyra, bo nawet po nocy i po tych bardzo równych niemieckich drogach zbytnio się nie pogotuje. Także ja sobie biorę Y-Food, żeby sobie nie zamulać żołądka jakimiś ciastkami, słodyczami. Wolę sobie zjeść taki pełnowartościowy posiłek. A skoro o tym mowa, to tak z moich wstępnych obliczeń wynika, że ten odcinek gdzieś mniej więcej w tym czasie będzie. Od 9 do 15 października z kodem otrzymam myślnik YouTube, macie aż minus 20% na wszystkie produkty Y-Food. Także fajna promka, żeby sobie jakieś zrobić zapasy, jakbyście chcieli. Link do sklepu będziecie mieli w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Także ja sobie otwieram Y-Fooda, 4 godzinki przede mną, wasze zdrowie. Ten smak brownie to jest dla mnie mistrzostwo świata po prostu. Cześć! W takich pięknych okolicznościach francuskiej przyrody... Ja pierdolę, serio? Zmieniamy się. Andzia je śniadanko, smacznego. Super! No, jesteśmy już we Francji, zmieniamy się. Teraz będzie jechała Andzia, ja już swoje wyjechałem. A śniadanko sobie zjadłem po drodze. Mhm. Drodzy Państwo, jesteśmy w Sens, zostawiliśmy ciężarówkę tutaj tak fajnie. Przed firmą była zatoczka i drepczemy sobie po magnes, bo jak zwiedzaliśmy Sens, to magnesy były zamknięte, więc idziemy szybciutko. Przy mieście sobie stanęliśmy, tylko zakupić no magnes i wracamy. Co? Bo mamy czas. Jeszcze raz? Mówię, bo mamy czas. No, bo mamy czas. Wiemy, na którą mamy, w sensie no, na poniedziałek mamy rozładunek, a do poniedziałku też mamy dużo czasu i krótki weekend tylko. No i doszliśmy do Sens. W końcu można zobaczyć, jak to miasto żyje. Wszystko pootwierane, bo w niedzielę tak w sumie wszystko pozamykane było tak naprawdę. Parę restauracji na krzyż otwartych. No. O, poznajecie ten budynek z filmu? Tylko żeby z tych chmur nic nie pierdykło, nie Andzia? No, to tam łzy
No, ale to delikatnie na razie. Kurde, szkoda, że to wszystko było w niedzielę pozamykane, wiecie, bo teraz nie mamy aż tyle czasu, ile byśmy chcieli, żeby sobie tutaj połazić i nacieszyć się tymi kolorami. Ale fajnie, że można zobaczyć teraz to miasto, jak żyje. W ogóle fajne ciasteczka, z drugiej strony są makaroniki. A zaraz tutaj zobaczymy, czy jest targ otwarty. Jeżeli jest, to zajdziemy na targ. Jest i on, Magnes ze Sens. No a patrzcie tutaj, co się dzieje. Zwijają się, bo kurde, zaczyna chyba padać. No. Już, chcę tylko zobaczyć. Bo taki ładny był ten. Oj. Bardzo ładny, mi się podobał. Ale zwijają się. Nawet z masażem. Koszyczki witrinowe. Aha. Ciuszki. I dobra, wchodzimy. Wchodzimy tam, gdzie nas to najbardziej interesowało, ale zaczęło padać. Żeś wykrakał. A, coś jak w Portugalii. No. A jakie jedzonko, jak to ładnie pachnie. Fajnie, nie? No tylko ryb nie ma, nie? No. Tak samo jak w Portugalii, tylko bez ryb. Ich regionalne produkty. Na zdrowie. Ojej. Serki mnie kuszą. No. I co może z wina się na? Wina? No cydru jabłkowego. Aha. W sensie napisie pod warunkiem jakiś. Zakupiłem Andzi winogronka. Różowe. Jakie te? Ładne ten u góry witraż. No. Wizyta we Francji nie obędzie się bez deserków francuskich. Jakże mogło być inaczej? W ogóle jakie tam drogie były czekoladki. 70-69 euro za 750 gramów, nie? Takie tam. Jeszcze jeden sklep mamy do odwiedzenia i wracamy do auta. Proszę bardzo, taki obiadek, czyli francuskie wędliny kabanoski w tuki. Do tego francuskie dwa serki, dwa rodzaje, brie i tutaj chyba kozi. Winogronko i precelki. No. I jedziemy. I kocham cię. I love you. I monsterek, no nieładnie. Nieładnie. No. Ale zero cukru. Zero cukru. No fajnie. Co to? O kurwa. Widziałeś? Opona rozjebana. Ale widziałeś, że ładnie omina? No ale hamuj. Wszędzie kurwa, chuj wie co tutaj zrobisz teraz. Ominąłeś zajebiście. Co kurwa, ciężarówki brak, tak? Opona rozjebana i chuj. No właśnie, gdzie ciężarówka jest, ja się zastanawiam. Czyli tak chyba tylnym kołem najechałaś, nie? Ale... Temu zgubił ją całą. Zobacz, jak daleko jechał. Łoocie, widziałeś? No, nad kole od razu zerwał. No ale nie, trzy poszły. Jak, trzy opony? Tak, cała lewa strona. Jakim cudem, to na co on najechał? Nie. Może tak się wydawało tylko? Nie, trzy opony. Zresztą, o, skraj filmik, będzie widać. Dobra, drodzy Państwo, zjechaliśmy sobie na Berbezie się wykąpać, ale... Tą sytuację dosłownie mieliśmy przed
No, gdzie? Idę obejrzeć autko, chociaż Andzia ominęła, także raczej nie ma co oglądać. Bo zobaczycie we filmie, auto przed nami jechało, miało wystrzał. Trzech kół mówisz, tak? Mhm, lewa strona. Cała lewa strona. No tutaj. Przejechałam troszeczkę tyłem, no. No ale to wiesz, ja no, ale to, slalom robiłam. Tak, no po strzępach tylko przejechałaś, także to jest, wiesz. To sobie zobaczycie, że i tak Andzia zarąbiście wymanewrowała, że nic się nie stało tak naprawdę. Albo stopę nic się nie stało, nie? Nie, to fachowiec zabezpieczał, to wiesz. To nie ma co polecieć. A tył? To w porządku? W porządku. Nie no, tam, ale to tak, tam tylko, no brudne to, jedynie. Tak, bo to żeś przodem ominęła, no... No ale tył się nie zmieścił. No ale ty i tak zarąbiście. Tak, to byśmy przód stracili. No tu by uderzyło, nie? No. No. Zależy którą stroną, bo tam duże odłamki były z prawej i z lewej. No, Boże. Ale ty słyszeliście tą dumę. Widziałeś jak ominę. Jebnięta. I no światełko się świeci. No. Co? Tak, zamknęłam. Niu. Ciekawe, o, oświetlę. Pana Damiana. Mam myślę, że fotokomórka jakaś była. Nie fotokomórka, no, foto Andzia. O, dobrze wam znany prysznicek. Hello! Dzień dobry drodzy Państwo, pauza dobiega końca, jedziemy sobie dalej, strony Portugalii, jeszcze tylko 1145 km zostało. Wczoraj jak żeśmy stawali, to już było ciemno, to nie nagrywałem nic tutaj, że co się dzieje. No taki parking przysympatyczny ogólnie. Często żeśmy na takich parkingach stawali, to jest za Bordeaux. No wiem, szyba brudna, ale to wszystko będziemy te przy tankowaniu, także tym się nie przejmujcie. Again, I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling or don't help me. Prawdziwego szofera przystało, prosto z patelni konsumuję sobie obiadek, czyli podgrzany makaron, ten, który zrobiłem w sosie słodko-kwaśnym z indyczkiem, z
tego. Dobra, drodzy Państwo, wykąpani, stoimy sobie w takim oto fajnym miejscu. Przy Caceres. Caceres. Nie, jeszcze jutro sprawdzimy, bo to... Tak, no tak nam przetłumaczył tłumacz, jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak to się wymawia. I jutro idziemy na Caceres. Dzień dobry, drodzy Państwo. Wędrujemy sobie na autobus i będziemy jechać do Caceres. I najpierw udajemy się do muzeum Caceres. Wstęp jest darmowy, także najpierw udajemy się tam, bo jest to czynne do 14.30, a mamy godzinę 11, więc jakbyśmy obeszli wszystkie Plaza Mayor i te wszystkie zabytki, to już by muzeum nam zamknęli, także najpierw idziemy tam. Słonko świeci, 24 stopnie już są, także cieplutko. I w takiej sympatycznej tutaj, proszę bardzo, ciche okolice sobie spacerujemy. Rzecz niesłychana się w Hiszpanii stała, autobus przyjechał przed czasem, musieliśmy końcówkę biec. No i drodzy Państwo, jesteśmy w Caceres. Szybko, nawet nie pokazałem Wam, jak żeśmy bilet kupowali. Bilet za osobę euro 10, także taniutko. No i spacerujemy sobie ładnie, zielono tutaj. Mówię, tak jak mówiłem, najpierw idziemy do muzeum Caceres. Grają tutaj jakaś muzyka, ale ci fajnie, nie? Tutaj, no to możesz zejść. Anja? Correcto.
proszę o pana głos prywatny. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá. A través de la gran oscuridad. O, i tak oto, moi drodzy, kończy się nasza piesza wędrówka po Caceres. Drobne zakupy jeszcze zrobiliśmy w Carrefourze. W sensie, w sumie dokupiliśmy tylko coś do picia. Handzi pudra dokupiliśmy, bo przez moje gapiostwo się spsuł. No, i wracamy do autka. Jeszcze 3,5 godzinki. Gdzieś tak, może 3 godzinki. Pojedziemy sobie. I pytaliście się, skąd mamy bluzeczki, Pokémony, Pikachu, Dragon Ball'y. No to właśnie w Carrefourze. Dostaliśmy dwie bluzeczki dla Damiana. Znaczy w sumie jedną to jest piżama, ale to będzie robiło za bluzkę, a spodenki będą do spania. No, także... Pokażesz, jak do auta wrócisz. Tak, no, pokażę, jak dojdziemy do auta. Już jesteśmy blisko, praktycznie na końcu ulicy jest zaparkowane autko, także... Fajno. O, zobaczcie, tutaj piżama pokemonowa, tu jest koszulka, ja ją będę nosił jako koszulkę. Tu są spodenki do spania, no to spodenki wiadomo, do spania będę nosił. No i tu jest jeszcze jedna koszulka. Dzień dobry, drodzy państwo. Godzina druga, ruszamy. Jak widać, czerwone światełko już się świecą. O, jednak jeszcze nie ruszamy, jeszcze jednak trzeba chwilę poczekać. Czyszczenie układu wydechowego. No dobra, to poczekamy chwilę. W każdym razie ruszamy. 330 km do celu. No, ja pojadę pierwszy, będzie sobie jeszcze pośpi. Tyle. Dobra, drodzy państwo, wjechaliśmy na rozładunek. Dwie strony otwarte, ale dlatego, żeby dach podnieść, rozładunek jest z prawej strony, co by nie uszkodzili przy wyciąganiu dachu u góry. Dobra, drodzy państwo, jesteśmy rozładowani, jedziemy na załadunek, znowu do Palmeli, ale nie do tej samej firmy, do firmy obok. Sarki, raporty przychodzą, bo SMS-a trzeba było wysłać do firmy, że rozładowani. I będziemy cisnąć do Nitry. Jak na szybko sprawdziłem, i to jest trasa przez Szwajcarię. Szwajcarię, czyli trzeba będzie ją przestawić, to jest tylko 3100 km, także... Czyli będzie 3,5? 3200? 3200, no ponad 3200 powinno być, także... Króciak znowu, kurna mać. Drodzy państwo, jesteśmy pod firmą, jesteśmy zameldowani, czekamy, aż sympatyczny pan ochroniarz zadzwoni i powie, żeby wjeżdżać. No i tyle.
Po czym poznać, że to koniec trasy. Zupka chińska i to jeszcze mega pikantna, bo ona jest z buldaka, także będą pewnie mi łzy lecieć. I chlebek z pasztetem i z pomidorkiem. No, także widać, że koniec miesiąca. Ojej. Dobra, Andzie sobie proszę bardzo ciśnie. Skończyła rozmowę telefoniczną, to mogę wam w końcu powiedzieć. 3169 km, takie tam króciak do Nitry, załadowani, naczepa po sam tył, lekko 11 ton, no tam 11 z groszem, także lecimy. Dzisiaj do 23, no i później tam po pauzie dalej. Także no, 30 stopni. Kurde, rano było tak przyjemnie, nawet fajnie, mgliście, chłodno. Już myśleliśmy, że tak. Będzie dzisiaj znośnie. A tu dupa zbita. No nic, no. Październik. Dobrze, że klimatyzacja chodzi. No, 2 października właśnie. Moi mili państwo, wkomponowałam się tutaj oczywiście przy naszej ulubionej galerii na granicy hiszpańsko-portugalskiej. El Faro. Proszę uprzejmie. Co? No tam jest na górze El Faro napisane, więc podejrzewam, że tak się nazywa. A jesteśmy oczywiście w Badajoz. Badajoz, tak. Czy tam by można było też wjechać? Można by było. No to też jest spoko. No i stąd mamy bliziutko, zaraz przy samej galerii. Idziemy siku, mi się chce. Koszulki są fajne. Jak na złość, kurde, rozładowana bateria. No, nowiutką koszulkę ma firmową, widzicie? Że wiecie. Hmm? Drodzy państwo, Primark w Polsce pewnie też są. Mamy bluzę Demon Slayer, proszę bardzo. Mamy piżamkę Pikachu i mamy bluzkę dla mnie, bluzę na długi rękaw, też z Pikachu. Tylko pamiętajcie, to jest na chłopca, 1,64 m, ja mam 1,63 m, jestem chłopcem. Zobaczcie, to też jest na 1,64 m. Ja sobie takie ciuchy kupuję. I jeszcze taka bluzeczka, proszę bardzo, Gokku, Vegeta. W ogóle tam jest od groma tego, od groma. A gdyby ktoś się zastanawiał, to sieciówka w Hiszpanii Inside. No. I gra o tron w tle. Co tu mamy? Papaj. Ostatnio się otworzył w Szczecinie i jeszcze ma się otworzyć. Polecamy, bo mają bardzo dobre, pyszne rzeczy. Te deserki, te pyszne są tutaj w środku z lodem. I w ogóle dobre rzeczy mają. Dobre. Co tu mają ciekawe? O Jezu, ice brioche właśnie to. To jest pyszne. O, tu akurat wziąłem sobie pikantne i co ich oddziela od KFC, że oni na przykład mają dużo w ofercie rzeczy niepikantnych, nie? Także jak ktoś nie może... To są tylko pikantne, a reszta jest niepikantna. Tak, to są tylko pikantne, bo ja sobie akurat wybrałam. Gdzie? No Enia mi wykasujesz. A, to przepraszam, to ja nieco... Dobra, drodzy państwo, i zakupy w Popaju tak się oto prezentują. Dwa duże napoje, jeden mały napój, to są Cole Zero. Ale to dlatego, że w zestawie. No, tak, no bo inaczej. W zestawie, tak. Tutaj mamy dwa lody Lotusy, teraz tak, tutaj mamy bajce serowe, takie kuleczki. Tutaj proszę bardzo fryty. Moment. Prawie kajun, nie, tutaj fryty z serem i z bekonem, a tutaj fryty w przyprawie kajun. Dla mnie to są najlepsze fryty, jakie mogą być we fast foodach, serio, najbardziej smaczne. Tutaj jest mała kolba kukurydzy dla Andzi, tutaj jest ta brioche z lodem, już wam pokazuję. O. Możesz gryza od razu wziąć. Pokażę. Zaraz. Tu już była Andziowa. A tutaj są kawałki kurczaka, z którymi się będę z Andzią dzielił. I tutaj są sosy. Jeden pikantny buffalo i dwa serowe. O, i tak to wygląda. A zaraz wam spróbuję tą brioche przegryźć i wam pokażę. Ale kurde, czeknie z niej. Bo tu jest w środku lód. Tak, to jest w środku lód. Ona jest ciepło-zimna. No, tak to wygląda. W środku jest lód. Dobra, jem to, bo się rozpuszcza. Są bardzo szybki prysznic na regalo. I jeszcze pojedziemy tą końcówkę czasu. Dobra, drodzy moi, wykąpani, to taka oto przemysłówka, już żeśmy tutaj kiedyś stali.
jakieś gdzieś zakłady mięsne są, hamony i te inne rzeczy robią. Co mi się w tej Skyni podoba, to to, że można światło wyłączyć. Ja ogólnie ją składam jeszcze trochę przed snem. Teraz ją zgaszę, bo w poprzedniej nie można było. Cały czas się świeciły te dojazdy dzienne i LEDy. A tu można wyłączyć i jest to bardziej sympatyczne rozwiązanie, no. Także pauzunia. Także moi drodzy, wcale nie trzeba spać na łóżku, żeby dostać mandat za brak pasów. Wystarczy się obrócić i sięgnąć sobie płatki, żeby zjeść na śniadanie. Zapnij te pasy teraz. No, zaraz je zapnę. Także... Ja nie wiem, gdzie oni pojechali. No, także wcale nie trzeba leżeć na łóżku, spać, żeby dostać mandat za brak pasów. Wystarczy na chwilę obrócić się na fotelu, sięgnąć sobie płatki śniadaniowe, żeby zjeść na śniadanie. Rozumiecie to? I można zjeść śniadanie za 100 euro. Rozumiecie to? Tak. Dopiero co się zmieniliśmy. Zmieniliśmy się, ja sobie siadłem na fotelu pasażera. Wziąłem sobie płatki, usiadłem, pas zapięty, ściągnęli nas. I gościu... Nie, pas nie miałeś zapięty, dopiero zapięłeś, jak nas zaczęli ściągać. No, ale o to się rozchodzi, że ściągnęli nas i gościu oczywiście, jak Andzia powiedziała, że angielski, to na translatorze, że okupando, czyli że ja nie miał pasa zapiętego, że na łóżku, że spałem. Mówię, że nie spałem, że jadłem. I pokazuję mu, że płatki sięgałem, bo miałem jako nóg akurat. No i było łóżko podniesione. I było łóżko podniesione, nie? No to jak on na tym łóżku miał... Spać. No wiecie, no kurwa, jak było podniesione, nie? No, dobra, nie ma gadania, fajnie, 100 euro. Nie, 200, jeżeli chcesz się kłócić, a 100 euro, jak płacisz od razu. Tak, no to wiecie, zapłacone kartą i śniadanko za 100 euro zjadłem. Ja pierdolę. Powiem szczerze, jak za tą cenę, to nie bardzo było. Najdroższe płatki w życiu. Tak. No i widzicie, drodzy Państwo, i powiedzcie mi, jak ludzie mają chcieć robić prawo jazdy i być kierowcami, skoro no, w ten sposób są traktowani. Ja po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Masz siedzieć 21 godzin. To jest jebane 21 godzin. I masz te 21 godzin siedzieć i się nie ruszać, być zapiętym w pasy całkowicie i tak dzień w dzień. Ja sobie na przykład nie wyobrażam takiego życia. Samo karanie za niezapięcie pasów. Co to jest za mandat? To jest nasz wybór, czy my mamy te pasy zapięte i stwarzamy dla siebie wyłącznie niebezpieczeństwo, a czasami nawet nie niebezpieczeństwo, bo niejednokrotnie pasy czasami pomagają, a czasami niestety pasy przeszkadzają. Tak, bo podczas wypadku gdzieś ci się pasy zaklinują, jak wyjdziesz, spalisz się. No właśnie, a czasami jest tak, że pasy uratują podczas wypadku, ale to generalnie jest człowieka wybór. Czy on się naraża na to, że się połamie, czy się nie naraża, że się połamie, rozumiecie? Nikomu nie stwarzamy tym zagrożenia dookoła. I nie potrafię zrozumieć, wiecie, za McDonalda niech karają, tak? Bo człowiek idzie, wpierdala, ma cukrzyca, potem umiera, tak? No to jak już tak karamy za każde działanie na niebezpieczeństwo dla organizmu, dla człowieka, no to już karajmy wszystko, jak leci, tak? Dlaczego jest takie wybiórcze traktowanie tego wszystkiego? To jest po prostu tylko po to, żeby zasilić budżet państwa. Nie rozumiem po prostu tego. Nie rozumiem. To jest 21 godzin w dzień. I żadne pauzy, jedenastki, czy jakiekolwiek inne tego nie zrekompensują. Nie ma takiej opcji, żeby jakiekolwiek pauzy po prostu to zrekompensowały. Ale cóż. Takie to jest prawo i niestety ja nie wiem, co by musiało się stać, żeby to się zmieniło. Ale dla mnie to jest popierdolone. Trzymaj się lewej strony. I mówię tak, bo klnę, bo sytuacja tego wymaga. Mogłabym to powiedzieć w kulturalny sposób, ale nie chcę. Bo też taka jestem i mam takie do tego pełne prawo. No.
wybierać, bo to już jest, wiesz, to już jest 200 euro. Gdzieś tam nas złapią i generalnie, wiecie, jak my widzimy, że widzimy, że jest Guardia Civil, jeżeli jest Guardia Civil, no to wiadomo, że tam, kurwa, pas się zarzuci na chwilę i jest okej, okay, tak? Ale on tutaj jechał nieoznakowanym, no i nie wiedziałam, no. Jest napisane, że pasażer nie używa pasa bezpieczeństwa lub nie używa go prawidłowo. Czeka, bo mi się tutaj na zarobiście równe hiszpańskiej drodze drży i uciekło. Nie przedstawił zaświadczenia lekarskiego zwalniającego go z pasa bezpieczeństwa. No to trzeba kupić. Trzeba sobie załatwić takie. To jak kupić? To nie kupić. My mamy predyspozycje lekarskie do tego. No trzeba to... iść do lekarza po prostu i wiecie, no. Dobra, jesteśmy na ziemi francuskiej. Robię takie typowo hiszpańskie śniadanko. Co? No, jesteśmy na ziemi francuskiej, ale... Jakie śniadanko? No, śniadanko, obiad w sumie. No, posiłek, no. Posiłek taki typowo hiszpański, bo bagietka jest z Hiszpanii. Tutaj to jest taka pasta serowa, którą dał nam pan spróbować, jak byliśmy w Caceres. Jest bardzo dobra, czyli to jest taka pasta serowa. Zaraz wam pokażę opakowanie. I do tego trzy rodzaje wędlin. O, proszę bardzo, to jest taka pasta serowa. Dlatego, i chorizo. I tak, do tego iść nie wędliny, chorizo i te dwie, jak się nazywają, nie wiem, jakieś takie, w każdym bądź razie jedna jest ala taka suchy schab. Tak mi się wydaje, Andzia konsumuje, smacznego, my jedziemy, syf na poboczu, czyli wiadomo, że człowiek jechał do Francji.